Zabiłem! Mnie 34! O kurde! Dzisiaj zagrałem duo z innym youtuberem i powiem wam, że wyszło to mega. Zrobiliśmy ponad 20 kili, więc oglądajcie koniecznie do końca. Dzisiaj losujemy 5 miliardów, więc zostaw łapkę, suba i w komentarzu napisz swój nick. Jeżeli uda wam się dobić 200 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia, już jutro wylatuje kolejny odcinek na kanał. Także widzowie, jesteśmy po raz kolejny na BoxWeep i właśnie na rapach. No i dzisiaj postanowiłem zagrać z Damidem. Siemano! Dzisiaj zagramy duo, mam nadzieję, że jakoś to fajnie wyjdzie. Jakieś tutaj kile porobimy, no jakoś powinno to fajnie wyjść. To jest raz jakiś ziomek 3-6 lat. Znaczy powinniśmy dać radę. Nie, dam radę na luzie, nie? Nie ma perków, nie ma perków! Odleciał! Ziomek nie ma perków, co jest? Taki set nie ma perków. Jak coś kokno, okej, od dobra, dobra. Już jakiś się wkleił. Ej, plecy mam, stary! No widzę, powiem wam, nieciekawa sytuacja, no, bije mnie ten zipcio. Musimy stąd chyba zorać, stary. Ja nie wiem, czy ty wyjdziesz, ale chyba na luzie. Próbuję tutaj właśnie Damidę ratować. Dobra, nie, musimy, stary, zmienić CH. Także widzowie, zmieniliśmy sektor na CH3, bo myślę, łatwe kile, tak szczerze. Możemy się pobić z tym Podlasie. Patrzę, czy oni właśnie nie strzelają z tej kuszy. Dobra, ja go cały czas biję. Nie, no, zabijamy go na luzie, szczerze. Na luzie powinniśmy go zabić. O, jestem w trapie. Jak ty tam wpadłeś? Jedz koksy. Ja ci odkopię. Wychodź. Spróbuj niszczyć. Ja wiedziałem, że oni nas przyciągną w końcu. Obebują tu cały czas, stary. Niestety widzę, mój duo partner, no sobie zginął. Sam słyszałem, teraz kupię sobie item i zaraz lecimy po raz kolejny właśnie pozabijać jakiegoś graczy. No, ogólnie nieciekawa sprawa, bo wpadł sobie totalnie trapa. Jak widzieliście, no coś tam próbowałem pomóc, ale no niestety nie wyszło, monobili go ogólnie same sety 36. Dobra, widzowie, lecimy właśnie na strefę PP tutaj. No daj mi to akurat sobie odzyskać jakoś miarę itemy kupi. Lecimy raz na strefę bez elektry. Mam nadzieję, że ktoś tu będzie. Jest tu ziomek, dawaj, jest tu ziomek. O, ma diamentowego seta. Ja go biję. Uważaj, plecy. Dobra, zmieniamy widzowie sektor na CH1. Oby tam nikogo nie było i oby się udało jakieś kile zrobić. Robi może na słońce, stary. Bij go. Ja jestem pańczynek coś, no i uciekł od razu. O, event code. Damy radę we dwójkę? Damy radę. Jestem H5. Dobra, widzowie, podobno na CH5 jest nie z oklepa, więc tam się po prostu wklejam na ten event code. Podobno tam jest mega mocna klepa, same proste akwameny. Ej, tu są bardzo słabi gracze, gdzie ty jesteś? I może uda nam się wygrać jeszcze, weź i knokaj. Ja ich tutaj biję. Na ten sektor ogólnie nie da się pójść, tu mega będzie łatwe zabójstwa. Okay. Zabiłem go, mnie 33. Nice. Ten akwameny mi knokuje, weź tych akwamenów bi. Ja tutaj właśnie innego akwamena próbuję zabić i mam nadzieję, że mi się to uda. Już ziomek widzę, że pada. Dobra, zabiłem. Nie wiem, czy nam się to uda wygrać. Nie wiem, ktoś by musiał knokować, szczerze. To ja może będę ich knokał. Weź ten, stój tutaj. Knokaj ich. Ja będę ten, tak stał. Musimy chyba wygrać ten pojedynek. Musimy ich chyba pozabijać, stary. Bardzo łatwe kile są. Zabiłem kolejnego. Ej, ale jak tych akwamenów pozabijamy, to mamy bardzo łatwy. I knokują, to jest najgorsze. Ty, stary, ja mam 16 punktów. 16, 18. Wygrywam to. 28, 29, 30. Wygrałem. Monety klanu dostałem. I klucz, stary, do galaktycznej. Nie, no, możemy ich tu jeszcze pozabijać. A ten ziomek padnie, masz go? Dobra, padł. No, to jest kolejny, dawaj go. Dobra, tego ziomka zabijemy. Zabijemy go na luzie, jak mi się szczerze wydaje. Nie ma totemów już. Ostatni totem. Ej, a co ja mogę w ogóle zrobić z tą monetą klanu? Bo ja mam jedną monetę. No. Na dropu lepszy. Ja mam ziomka, siłka, dwa, mam ziomka, dawaj tutaj. Trzech nawet. Dobra, łatwe kile. Logo mi. Na luzie, to będą łatwe kile. Biję tego jednego, jak chcesz. Dobra, pad. Ale dzisiaj killowanie, stary. Już chyba 8 kili zrobiliśmy. Knoki. Mango. Dobra, widzowie, kolejny łatwy kill tutaj do kolekcji. Jak najbardziej. Takie kile powinniśmy robić. Ej, on ma 0 totemów. Dawaj go od dołu. Nice. Ej, tu jest kolejny. Dobra, zabiłem. Plus 0. Same Steve'ki zabite. Dawaj. Dawaj! Jest! On ma mnie 30! Nie. Zabiłem! Mnie 34! O kurde! No nie, mam tylko miecz, stary. Tylko miecz mam, nie? A ty nic nie zapałeś? To CH5 jest nasze, stary. Tutaj każdego zabijamy. Mnie 33 schowałem. No nie gadaj nawet. Zgubiłem shelkera. Ziomka mam. Trzech ziomków, dawaj. Na siłkę 2, ziomek ma tem 26 chyba. 27 miecz ma. On teraz będzie takich dostawał. Na ludzie go zabijemy. Dawaj, jak coś też go binie. To będzie nasz kill, widzowie. To będzie nasz kill. Dobijmy we dwóch, kto zabije, ten zabije. Dobra. Ale mu to tem strzem, on ma to totem. W ogóle. Dobra, zabiłem, plus 10. I kolejny jest, knoknij mnie. Tyle zabijałem w tym sektorze, a ten sektor 5 mega mocny jest. Stary, kolejny kill dla nas. Dobra, zabiłem. Ej, dobra, użył tego sposobu, żeby uciekł. Tutaj są, ziomki tutaj są na nie siłce 2. Kliknąłem jednego. Dobra, zabiłem. Dawaj tego ziomka, pad, dawaj go. Ziomka mam siłkę 2. Nożyce w ogóle wyrzucił. Dobra, to będzie widzę kolejny nasz kill tutaj, jak najbardziej. Dobra, kolejny kill tutaj do kolekcji widzowie, jak najbardziej przyda się. Bo wiecie, no zawsze to jest coś, co nie? Zawsze to jest coś. Tutaj jak najbardziej kolejnego tutaj po prostu killa zrobimy. Mam bynajmniej taką nadzieję, że zaczną sknokować, ale on dobiera sobie tutaj buty mu już padły. No jak mu teraz ten będą 6 na hita, to zabijemy na luzie. Ziomka zabiję, plus 6. Dobra, więc jesteśmy już w kolejnym dniu. Powiem wam, że mało wyszło tego materiału właśnie z duo z Damidem. No i wypadałoby coś jeszcze to grać, bo jednak no 5 minut odcinka, no trochę mało. Jeszcze się solo pobijemy, jakieś może kile wpadną. Nagrywam to jak jest mega wcześniej rano, jest 300 na serwerze. Ale zanim to zrobimy, na pewno, ale to na pewno ulepszymy sobie główkę na właśnie głowę Spidermana. Już powiem wam, dawno chciałem zrobić sobie tą głowę, a nie miałem przy okazji czasu, żeby to zrobić. Więc jak najbardziej tą głowę wydaje mi się, że zrobię.
zrobimy głowę Spidermana, bardzo, ale to bardzo się przyda nam. Muszę to dzisiaj sobie też na pewno zakupię, żeby nie było, ale głowa Spidermana już to jakoś lepiej wygląda. No musimy też na pewno robić sobie całego seta, żeby nie było, bo jednak trochę, wiecie, no trochę słabo to wygląda ten set 35. Dobra, kupujemy szybko te fajerwerki i polecimy zaraz jeszcze raz tutaj na klepę, tylko nie wiem, czy uda mi się kogoś znaleźć, bo jest na serwie 370 osób. No bo wiadomo, jest rok szkolny, tutaj ludzie chodzą do szkoły i tak dalej, a tego na serwerze jest tak mało osób, ale jak znajdziemy kogoś, to będzie naprawdę cud. Chodzę teraz na serwer bez sedy, teraz zobaczymy, czy ktoś tu po prostu jest. Mam nadzieję, że tak. Teraz o takiej godzinie można dosłownie wchodzić bezpiecznie na tę strefę, tak? Bezpiecznie. No nie ma tutaj gracza, który mógłby ci właśnie zrobić plecy. Dopiero gdzieś tak się zaczynają mocna bitka o 14, 14-15 to już jest taka godzina, gdzie wiadomo, większość osób wraca ze szkoły. No i tutaj jest już trochę ciężej serwer. Jak jest taka, wiecie, 10, coś takiego, to już naprawdę można spokojnie tutaj pograć na serwie. Widzę, że na tym cecha będzie ciężko z walką, więc lecimy raz zmienić cecha gdzieś na CH1, bo jest akurat CH2. Jesteśmy CH1 i na serwie no nikogo nie ma, chociaż jest ziomek, który kurde mógłby tutaj oddać killa, ale no teraz sobie ucieka niestety. Szkoda, bo to jest taka, godzina, gdzie tutaj naprawdę będzie ciężko, ale to ciężko bardzo zrobić kile. Tak bardzo, bardzo, bo no jednak to jest, wiecie, taka godzina bardzo, bardzo wczesna. Ale tak, w tym odcinku naprawdę zrobiliśmy bardzo dobre kile właśnie z duo. Dobra, ej, ziomek padnie, nie, ej, padł, plus 6, nice, padł sobie, więc kolejny taki Skubir zawsze padnie bardzo, bardzo spoko. A jakieś tutaj fajerwerki miał niepotrzebne itemy, ale mamy 3608 rankingu, więc to jest bardzo, ale to bardzo dużo w sumie. Chciałem tak dobić, no tak 5000, może się uda. Zobaczymy, tu widzę, że jest kolejny gracz, który mógłby naprawdę łatwym killem być dla nas. Raz za nim biegnę, raz mu zbiłem totem, raz mu zbiłem totem. I może się uda kolejny właśnie, kurde, totem mu zbiłem. Patrzcie, on jeszcze razu wrąbał się w pańczyny, co dla niego to jest mega minusem, bo patrzcie, on teraz będzie łatwym dla nas bardzo killem. Chyba, że właśnie będą ustawiać te pańczyny. Dobra, ja od razu tutaj kleję domek, nie było, no i teraz kurczę sobie uciekł, bo oni mi ustawiali mu właśnie pajęczyn. Gdy mu ustawiali te pańczyny, no szczerze, on by zginął. Gdyby stawili mu te pańczyny, on by sobie, wiesz o to, tak jak miał wyjść po mojej myśli. Od razu widzę, że tutaj jacyś gracze się cały czas biją. Naprawdę w bardzo dobrych setach, set 30, coś takiego, bardzo dobre seciki. Tam ktoś raz wleciał na miodek, na serwę wesele. Umiem wam powiem, że naprawdę tutaj może zaraz być jakiś dobry kill. Jest kolega w pańczynach, od razu go po prostu biorę tutaj. Mam nadzieję, że to się uda, no nie, bo uszył sobie usuwacza. Ale tu gdzieś widziałem, że strzelali z kuszy i mogą gdzieś się trapować. Tylko nie wiem dokładnie, gdzie jest ten trap. Żeby to nie był gdzie, właśnie jakiś trap, którego się nie da wyjść, na przykład taki. A gdzie tam się wrąbią, no to już naprawdę, no jesteś po prostu, można powiedzieć. No chyba, że naprawdę jakoś tutaj koledzy ci pomogą, ale jak wpadniesz sam, to naprawdę, no jesteś bez wyjścia. Tylko mieć tutaj jakiś osób na mapie, totalnie gdzieś chciałbym znaleźć, ale widzę, że to może być naprawdę ciężkie. Jest ten ziomek na CH2, który przed chwilą sobie zginął prawie. 32, czy on tu jest? No widzę, że tutaj ktoś lata, ale totalnie, kurde, bez ktoś będzie. Teraz tutaj spróbujemy po prostu sobie pójść, mam nadzieję, że ktoś tutaj będzie, albo nie zrobią nam bynajmniej pleców, bo kurde, plec to jest rzecz, którą ja bym najmniej chciał. Jakiś tutaj gościu będzie w secie 36. Tak niby kolega w secie właśnie mena, ale teraz sobie ucieka. On zakłada letrę, no i ora, no niestety. Kurczę, jaka godzina, powiem wam, do nagrywania naprawdę bardzo ciężka. Jeżeli bym to nagrywał, wiecie, tak 300 odcinek, to tutaj by chyba, tutaj byłoby tylko latanie po mapie, a tak jakkolwiek to w tym odcinku udało się jakieś kile zrobić. Wydaje mi się, że odcinek możemy już zakończyć. Mam nadzieję, że wam się bardzo spodobał. Zostawicie łapkę, suba i weźmiecie udział w konkursie 5 miliardów, wydaje mi się, że jak najbardziej warto. Jeżeli chcielibyście duo z kolejnym youtuberem, dać koniecznie znać w komentarzu, a ja na pewno postaram się coś ogarnąć. Widzimy się w następnym odcinku jutro o 14, bo robimy daily na kanale. Siemano i yo!